Wracamy tutaj do zadania, stos popiołu, zadanie od karczmarza. Jesteśmy tutaj w lokalizacji pod tłustą gęsią oberża w tym miejscu. Opowiedz mi o tej kampanii czarnoborskiej. Bezwzględni najemcy z Dni Popiołu przyjmowali każdy kontrakt, który obiecywał zarówno złoto, jak i rozlew krwi. Wzywali ich tylko zrozpaczeni, ale były to lata rozpaczy. Nad wschodnią granią unosi się dym! Ogień powrócił! Nie tracą czasu. Widzisz źródło dymu? To wszystko się jakoś łączy. Zadbam o to, by gęś nic nie zagroziło. Dobra, pomożemy oczywiście. Co się stało o zbrione? Została pochłonięta przez ogień w miesiącach, które nastąpiły po klęsce Astarota. Niektórzy uważali, że demon powrócił, inni byli mądrzejsi. W dniu spalenia miasta odwiedziła je kompania czarnoborska. Zwęglone szczątki dowodzą, że ci ludzie maczali w tym palce. Silne dusze, które przetrwały wiele, zgasły wraz z nadejściem poranka. Dobra. Gdzie to mamy się udać? No dobra, kawał drogi znowu przed nami. Znać źródło dymu. Mamy punkcik. A nie będę walczył z tymi potworami na razie. Znowu mamy dzień, jak widzicie. Mało furii. Nie jestem jeszcze gotów. Nie ma we mnie furii. Które nam się to coś powoli generuje. Niestety wszystko żeśmy już pozbierali, więc... No czekajcie, bo znowu tam się pojawił. Goblinek. Karnik. Nie jestem jeszcze gotów. Mam mało furii. O, atakować goblina. Nie ucieknie. Mało furii. No, nic szczególnego nie wypadło. Oj, czekajcie, legendarka tu wypadła komuś. Ja cię pierdzielę. Ej, to już trzeci raz, kiedy komuś... legendarny przedmiot wypada, ja go podnoszę. Tylko barbarzyńca. Jeszcze trochę złota pozbieramy, ale kurde mam szczęście, ja cię sunę. Zobaczmy co tu mamy. 37 poziom, 266 punktów pancerza, odskok zapewnia 30% szybkości, generowania umocnienia, szanse na unik, odporności na błyskawice, 9 do wszystkich współczynników, szczęśliwe trafy, zranienie wroga umiejętnością główną ma maksymalnie 36% szansy na przedłużenie czasu działania berserkowania. Dobra, 1415 ataku, to będzie chyba mniej trochę tego ataku, coś mi się wydaje, a 1414. 2889 pancerza, 34, tu mamy 34, zdrowie jest takie same. No ale zmienimy sobie to oczywiście, możemy to jeszcze ulepszyć, prawda, więc ta różnica będzie większa. Dobra. Masakra to jest. Patrzcie, ktoś w ogóle, nie wiem, zostawia te przedmioty i... nie podnosi, nie zbiera ich. Dość furii.
nie mogę się leczyć. Nie mogę się leczyć. To jest strasznie takie, no... Ile upierdliwe to... Nie ma we mnie woli. Nie jestem jeszcze gotów. Możemy oczywiście ten stan takiego ogłuszenia w ten sposób trochę zlikwidować, zniwelować, aczkolwiek... Jakimiś tam umiejętnościami, ale to jest też... Dobra... Zobaczmy, gdzie ten dym się tu unosi. Będziemy wchodzić do rozżarzona nisza. No dobra. Czyli podziemia, tak? Czy to piwnica? Piwnica chyba tylko, dobra, na szczęście. A nie, wchodzi mi w pułapkę. Zbadaj rozżarzoną niszę. Żeby... Szkoda, że wszystkie te piwnice tak samo wyglądają. Nie jesteś niedźwiedziem! Na wpół zakopane pułapki i nieuważny strażnik. Przewidywalne i rozczarowujące. A więc niedźwiedź wreszcie opuścił Gawrę. Popełniliście wielki błąd, że tu wróciliście. Jestem jeszcze gotów. Unikać tych wybuchów. Nigdy nie zapomnę smrodu spalonych ciał. To ty jesteś niedźwiedziem Czarnoboru? Dawne dzieje. Donan szukał zdolnych i najął naszą zgraję do pokonania Astarota. Zastosowaliśmy bezwzględną taktykę i z czasem udało się pokonać demona. Ale rzeczy, które widziałem, poczułem wszechogarniające upokorzenie i przerażenie. Moi ludzie i... Nasza przywódczyni, Stana, nie podzielali mojego wstydu. Zachwycali się pożarami. Tęsknili za ich powrotem. Byłem tam, kiedy zaatakowali Brionę. Widziałem szaleństwo w ich oczach. Dni popiołu ich opętały. Zabiłem ich. Jednego po drugim. I zostawiłem zwłoki na pastwę płomieni. Po latach spokoju okazało się, że coś przetrwało tamtą noc. Zwłoki kupców miały być znakiem dla mnie. Spotkajmy się w gęsi. Razem udamy się do Czarnoboru. O, czyżby kolejne zadanie? Zaczekajcie, bo mamy poziom. Może zaczniemy od tych umiejętności tutaj z dołu. Premia do obrażeń od trafień krytycznych. Twoje obrażenia od przytłoczenia są zwiększone o 15%, gdy korzystasz z broni dwuręcznej. Twoje umiejętności używania broni obuchowej zadają obrażenia zwiększone o 5%, jeśli wróg jest ogłuszony lub odsłonięty. Ewentualnie weźmy to. Każdy ze starożytnych zyskuje dodatkową moc. Korlik otrzymuje 10 punktów furii za każdym razem, gdy korlik zrani wroga używając amoku. Wrogowie zostają spowolnieni o 50%, a jedną sekundę, gdy zrani ich trąba powietrzna.
Madok ma 30% szansy na ogłuszenie wrogów. Dobra, wiecie co, będziemy tutaj chyba w to jeszcze szli. Także zawsze tutaj dodatkowe będziemy obrażenia zadawać i szybkość ataku nam się zwiększy. De facto to możemy tutaj chyba wrócić, tak? Do tej karczmy. Pogoń za żarem. To jest chyba nowe zadanie już. Tam to żeśmy skończyli. Kurde, ale zadań tutaj w tej oberży jest. Szczerze powiedziawszy, miałem tutaj już wątek główny rozpoczynać. Ale dobra. Opowiedz mi o czasach, gdy byłeś niedźwiedziem. To przeszłość, z której nie jestem dumny. A to ten karcz masz przecież. Śmiercią, na którą nie wszyscy zasłużyli. Moimi dłońmi kierował ktoś inny. Były narzędziami Stany. Używała ich przeciw tym, którzy ją rozgniewali. A czasem dla rozrywki. Pozbyłem się niedźwiedzia wieki temu. Kurde, to on jest. Wiecie co, nie zwrócił uwagi nawet na to. Musimy unicestwić kompanię czarnoborską. Tak. Skoro ich pułapka zawiodła, będą tylko bardziej wytrwali. Stosy dowodzą, że ciągnie ich do demonicznego dzieła. Blizna na wschodzie wskazuje, gdzie Astaroth padł z rąk bohaterów. Założę się, że szukają ukojenia w tym przeklętym miejscu. Spotkajmy się tam. Dobra. Spalona ziemia, gdzie Astaroth spotkał swój los. Jego ogień wciąż tam jest, wiecznie płonąc pod kamieniem. Przypomnienie dla tych, którzy wątpią w opowieści. Ostrzeżenie dla tych, którzy przetrwali. Mhm. Okej. Ja pierdził kawał drogi przed nami, no więc idziemy. Dobrze, zresztą... Ej! Co tu się dzieje? Ej, patrzcie tutaj, nie widziałem jeszcze takiej akcji. Chłopy się tłuką na pięści. Krew się leje. Okej, nie wiem, czy tutaj zaczekać. Czy niekoniecznie. Inteligencja, siła woli, odporność na cień, 10 do wszystkich współczynników, to mamy 9 do wszystkich współczynników, tylko to było już 3 razy ulepszone. 457, tutaj mamy 532 poziom mocy. Zresztą w ogóle mamy jeszcze 230 oboli. Można by było pójść do handlarza. Potrzebuję więcej furii. No fajnie te. Działają te obrażenia. 10% większe, także to jest fajne. Muszę czekać. Miesz ogarniętą rangę trzecią? Ale jaki miecz? Aha, tu jednoręczna. Ale ja nie używam jednoręcznych młotów. Znaczy, tutaj tych broni nie używamy przecież. Dość furii.
Chyba ten zew starożytnych jest najlepszą umiejętnością z tych trzech, które mamy tam do wyboru. Zaczęliśmy mamy, no. Pójdźmy górą może, ale zacznijmy. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Dobra. A, tu ze mną jest. A, gdzie ze mną tego gościa? Muszę czekać. Mało furii. On go nie atakuje, wiecie, to jest jakiś glitch. Jakiś glitch. Rękawice. Tylko czarodziej. Dobra, wiecie, to już tutaj byliśmy. Kurczę, znowu wracamy to same tereny. Nie jestem jeszcze gotów. Może tu? Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Nie tutaj. Ewentualnie tu jeszcze sprawdźmy. Za żarem. Muszę czekać. Muszę czekać. To już nie jest. Straszne. Straszne. Nie ma we mnie furii. Muszę czekać. Kurczę, no nie możemy tego znaleźć. Czekać.
No coś tutaj, kurczę, nie ma naszego celu. Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Gdzie ta kampania jest? Słyszę żywego. Szybko. Co się stało? Na drodze pojmała nas najemniczka. Zabrała nas w głąb blizny i kazała patrzeć. I patrzyliśmy, jak nas podpala jednego po drugim. Stana. Ze wszystkich diabłów, które mogły przeżyć tę noc. Dlaczego to musiała być ona? Nikogo cierpienie nie bawiło tak bardzo. Widać to było w jej oczach. Szaleństwo Stany kończy się tutaj. Skoro chce niedźwiedzia, to będzie go miała. Spotkajmy się w głębi. Tam ją znajdziemy. W głębi, czyli gdzie? Aha. Misja ukończona. Dobra, ciśniemy dalej wątek. Niedźwiedź Czarnoboru. Wiecie co, jak tu jesteśmy? Nieuraźliwość. Przetrwaj rytuał. Proste to było nawet, ale co najważniejsze, zostajemy obole, więc przedmioty, czy te składniki, waluta, która daje nam możliwość dostępu do legendarnych przedmiotów. Zaraz sobie pójdziemy to wydać może trochę. Podziemia, ale te podziemia są dla druida, więc tego nie ruszam. Dla barbarzyńcy, jak będą jakieś podziemia, to ewentualnie można coś tam zrobić.
opowiedz mi o stanie. To już żeśmy chyba... Albo nie, czekajcie, tego chyba nie brałem wcześniej. Była okrutna, ale skuteczna. Pod jej dowództwem kompania czarnoborska siała strach, ale była szanowana. Dni popiołu wszystko zmieniły. Pochłonęły ją koszmary, których byliśmy świadkami. Pożarły ją. Pozostało jej tylko ciało. Dusza dawno zgasła. Chodźmy. Jest tyle strasznych wspomnień wyrytych w tym miejscu, o których miałem nadzieję zapomnieć. To słuszne, że do nich dołączy. Chodź. A, to tam wchodzimy. Okej, jest pieczona kotlina. Fajnie, coś nowego. Czego za dużo nie mam. Niedźwiedź powraca. Trzeba było zostać w Brionę Stana. Spłonąć z całą resztą. Powinieneś mierzyć wyżej. Taka rana brzucha nie skazywała na pewną śmierć. To do ciebie niepodobne. Dlaczego wstrzymałeś rękę? Dalej, Torbenie. Rozpalmy ponownie Dni Popiołu. Rozniećmy ogień, który dał nam życie. Czarnowór potrzebuje swojego niedźwiedzia. Nie. Czas wykończyć to, czego nie wypaliły płomienie. Większego wyzwania nam nie stawia. Aj, w pułapkę wszedłem, świetnie. Kurde, gdzie ono znikło? Ajajaj. Odnalazłem swój cel. Poza zniszczeniem, poza śmiercią. Niedźwiedź Czarnoboru zginął w Brionę. Nie! Nie możesz! Koniec z tym. Nie mogę zapomnieć o mojej przeszłości. Ale przejdę nad nią do porządku dziennego. Teraz to gęsi poświęcę swoje siły. Zapewnia spokój, o którym myślałem, że nie jest możliwy. I wciąż wątpię, że na niego zasługuję. Tak bardzo przywykłem do tego, że w twarzach widziałem tylko przerażenie. Długo trwało, zanim dostrzegłem wartość w uśmiechu. Proszę, weź mój miecz. Za dużo krwi splamiło moje dłonie. Legendarny czy magiczny? Ale takie mieczy też nie... Ukończ serię zadań szpony przy gardle. Ja pierdziu, patrzcie tutaj. 43 poziom, tu mamy 37. Moc przedmiotu 482. 547.
obrażeń zadawanych wrogom krwawienia, obrażenia z upływem czasu, obrażeń zadawanych wrogom ograniczonej kontroli. 1414. A to będzie chyba mniej. A, bo to mamy 83 siłę, 177, to mamy 261. Zwiększony pancerz 261. To mamy 1800. 33, pancerz nam spada. Niestety. I tutaj mamy zwiększone obrażenie od umiejętności o 26,1%. To mamy 17,8, czyli ten mierz jest niestety słabszy. Pomimo tego, że tu mamy plus 180 do obrażeń. Dobra, skończymy wątek. Czekajcie, widzę, ja muszę stąd wyjść. Zrobiliśmy chyba 3 zadania. Pójdziemy teraz tutaj na północ. Zbierzemy sobie 2 kapliczki. Klucz sobie, tą skrzynię otworzymy. Tam mam cały ekwipunek zawalony. I zaraz pójdziemy do handlarza. Zaraz sprawdzę, który sprzęt mam najsłabszy. I za obolę sobie coś kupimy. Może nam wypadnie jakiś fajny sprzęt. Z bliska lub z daleka mam broń na każdą okazję. 9006. Wartość sprzedaży 2. Dobra, po pierwsze to ulepszymy. Dobra. Po drugie, teraz sobie porównamy te przedmioty. 1417, tu mamy 1415, 1899, 1830, 34, 35. Zdrowia mamy tyle samo. Tu jest o. Fidek, dostarczyciel kuriozów. Twoja skóra sama ostrza nie zatrzyma. No nie zatrzyma, nie. Jeszcze ewentualnie... No nic. Aha, miałem kupić te klucze. Ej, ceny chyba poszły w górę. O kurde. Ceny poszły w górę po 40. To, a nie, są po 40. No jest. Weźmy rękawice. Chociaż tu mamy 40 poziom, 34, 37, 40, 29 i 32. Dobra, weźmy co? Ten pancerz może byśmy znaleźli jakiś lepszy. Chociaż pierścienie też są do dupy. Tunika. Jaka szkoda. To co? Jeszcze raz? Witaj, piękności. Co to wypadło znowu? Ale to
Kościany pancerz ból Katosa. Żelazno-krwisty kościany pancerz. Moc 540. Obrażeń zadawanych przy użyciu dwuręczne broni obuchowe. Zręczność obrażeń, redukcja obrażeń. No fajne. Zyskujesz 2,8 redukcji obrażeń za każdego znajdującego się w pobliżu krwawiącego wroga. Maksymalnie 14% tylko barbarzyńca. Mamy tutaj moc ataku 1417. 1416, tak? Ale tu zwróć uwagę, że mam jeszcze miejsce na ten. Na klejnot. 2975. Także 76 punktów więcej. Życia mamy tyle samo. Dobra, fajnie. Co tu jeszcze przydałoby się wymienić? 37 poziom to też nie jest najlepszy. 34. To mamy z 40 i to mamy z 37. Wiecie, tak możemy sobie pierścień wziąć. Jeśli nie są po 60. Weźmy rękawice. Ej, ja pierdził, ale 35 poziom. Obrażenie od przytłoczenia, szybkość ataku, rozprucie tylko barbarzyńca. To byśmy mieli tutaj plus 1. I trąba powietrzna plus 2. Po wykorzystaniu przez Ciebie 100 punktów furii, Twoja kolejna umiejętność mistrzostwa broni zadaje obrażenia zwiększone o 82%. Ale nam dropi, kurczę. 1416. 2900 pancerza, to mamy to samo praktycznie, zdrowie jest takie same. No ale tutaj nam, mamy tutaj te obrażenia większe. ...472... ...539. I tutaj mamy jeszcze rozprucie. 1246 i 1968. Ej, to samo jest? A, bo tu też mamy rozprucie plus 1. Dobra, okej, nie zauważyłem. Ale mamy 4 do szybkości ataku. Dobra, wiecie co, jeszcze możemy coś kupić, bo mamy trochę tego boli. Może jakąś broń sobie wymienimy. Miecz, buława, po 75 są. Broń drzewcowa, broń dwuręczna, obuchowe. Plus 21. 1453 obrażeń krytycznych. Dobra, fajne. Ale mi kurczę siadło, powiem wam, wszystkie przymioty są lepsze. Gdzie jest nasza skrzynia? Przerzucimy sobie te przedmioty do skrzyni. Nie jestem jeszcze gotów. Wydaje mi się, że chyba szybciej chodzimy. Odskok zapewnia 39 szybkości ruchu na 1 sekundę. Ha, no tak. Widzicie? Ładny czat. Widzicie co? Bo jeszcze chciałbym sobie tutaj założyć mu przedmiot. No to i tutaj jeszcze coś możemy wbić. Ciernia, weźmy ciernia. Tutaj te przedmioty będzie można pozyskać aspekt. Także, ale na razie niech to leży. W tym momencie się nie będę zajmował. Ale speed otrzymuję. Jestem jeszcze gotów. Fajne. To się nazywa dobry interes. Pokaż kły. Po
Pałka szkły. Aha, czekajcie, bo ja muszę sobie jeszcze sprzęt ulepszyć. No widzicie, zapomniałem. Dwa pancerza, tutaj to i to, to. W sumie to niewiele, no ale mamy tu szybkość ataku. No, piękna sztuka. Wzrasta. Plus 18. Koks, koks. Dobra, ludziska, ruszamy teraz z powrotem tutaj. Jeszcze zbierzemy dwie kapliczki Lilith, żeby sobie statystyki poprawić. Aha, i otworzymy tą skrzynię tutaj. Zamkniętą. No, myślę, że warto było tutaj to otworzyć. No, chyba nie będę tego wymieniał na razie. No, to będą jakieś... No, fantastyczne nie są. Muszę czekać. Dobra, idźmy dalej. Kierujemy się tutaj. Muszę czekać. Muszę czekać. No tu mamy, widzicie, zadanie główne. Ej, tu jest, kurde, miejscówka się nam odblokowała. O kurde. Plus 2. Jeśli chodzi tutaj o te kapliczki, to mamy 25 na 34. To jeszcze trochę tych kapliczek zostało. Tu jest taka kapliczka. Wiecie co, zróbmy sobie tutaj to wyzwanie. Wielki młot. Minus 300 obrażenia. Tromo powietrza, widzę, działa. Patrzcie, jakie obrażenie zadajemy. Kurde. Ja pierdziu, 7 punktów. Mistrzostwo zdobyłem, widzicie? Nie jestem jeszcze gotów.
dawny syfon. Dobra, o to chodziło. Fajnie, że od czasu do czasu wypadają te lepsze wersje klejnotów. Jeszcze jedna rzecz do zrobienia jest tutaj i będziemy mogli powoli kończyć. Dom na piątym. Ciekawe, czy tą rangę ze starożytnym może też wbić na kolejny poziom. Zapewne tak. Woli, plus 2. Dobra, co jak tutaj przyszedłem, to można by było pójść tutaj jeszcze na górę, odkryć trochę tego terenu. Ale zamknięte. Ale tu jest otwarte. Tutaj damy radę chyba przejść. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Fajna ta trąba powietrzna, prawda? Prawda się. Co to kurde jest? Zastanawiające, nie? Dobra, mogę, kończymy materiał powoli. Udało nam się odkryć kawałek mapy. A tutaj coś jeszcze jest, ale to jest chyba zamknięte tutaj, to przejście. Pewnie w ramach jakiegoś zadania jednego pobocznego będziemy mogli te tereny badać. Muszę czekać. Nie wiem, czy chcę to wydarzenie jeszcze zrobić, czy nie. Potrzebna ci pomoc? Robiliśmy już to. Zupełnie samo w tej ciemności. Proszę, pomóż mi odnaleźć moje dziecko. Nie, to tego chyba nie robiliśmy. Nie, chodziłem chyba za nim, no.
Mamy to w końcu. Ale tych skrzyń rzadko kiedy coś się wypada sensownego. Także tym akcentem kończymy ten materiał. Dziękuję ludziska za oglądanie. Trochę żeśmy tej mapy już odkryli. Tutaj jeszcze zostało nam. Tutaj widzicie coś jest, ale to jest zablokowane na razie. Tutaj coś mamy jeszcze do odkrycia. I ta część tutaj mapy miasta jest zamknięta. No i tutaj jeszcze to musimy ogarnąć. No i niestety trzy twierdze mamy tutaj do zdobycia. Pozdrawiam, to wszystko, cześć.